Okej. No okej, okej. Właśnie, wiecie co, przyszło wróżkę dostałam. Próbuję odpakować torby. Właściwie to biegałyśmy po nie od niedzieli, czekałyśmy na niej, to tak ten, ale zaplętone. No dobrze w sumie. W sumie zacnie wróżka. Jaka reklama? Reklama, że wróżkę. Ale... Okej, no będziemy patrzeć, co się zadziewa. Dobry ręczniczek się zadziewa, wam powiem, bo cienki, a duży. Jakkolwiek by nie było. A i pachnie jeszcze praniem. Takim płyn zowa. Jak ładnie. No? No. Czysty bus był. Ręczniczek. O, taca. O, zło. O, zło. Kochana. Dobra. Ale nie robimy od razu wróżka dostałam. Nie? Nie. Czy chcesz nagrać od razu wróżka dostałam? Pierwsza wróżka, pierwsze wrażenie. Tak, przyszedł tamburyn. Przyszedł tamburyn. Esmeralda. Dobrze. Bel. No. Zacna. Przyszła piękna przysyłka. Nie, to się nie wyjmuje. Nie, to jest ładnie na nóżkach i tak dalej. Ładna, piękna. Tac nigdy za wiele, ze względu na to, że na oterze... Czy to jest wróżka dostałam, czy pierwsze wrażenie? Nie wiem, ocenimy, jak będziemy montować. Dobra, okej. W każdym bądź razie. Ocenimy, jak będziemy montować. Montuję. Słuchajcie, znaczy ja wiedziałam, że to będzie. Drapiący drapak. I drapiący... O, no. O, widziałaś? Zacne. To jest taka mięciutka, to do kwiatków. Ale drapiące drapaki mam trzy. Miały być drapiące drapaki, są. Peeling. Peleng wieczorny. Czym? On co on ma w domu, że tak ładnie pachnie? Wszystko ładnie pachnie. Tylko dlatego, że u mnie śmierdzi. Oj, znowu coś rozwaliłam. Oj, ale mocny worek. No. Zacnie. Ja myślę, o że... Jezu, o, kochana. Wiecie, tutaj i tak nie idę tego za wiele, nie? Tu mamy coś tam. Aha, to jest takie do szyb bardziej chyba. A resztę mamy tych ścierek. No ścierek nigdy za dużo. No wiecie, to się syfią. Zaraz polecą na... Kot już pierwszy. Zaraz polecą do kuchni. Już jest jaśnie pani na tronie. O. Ona jak się włączy kamerę, to od razu ma świra. Ale ona od razu jakąś energię dostaje. Tak. Daj trochę. Mam wyłączyli prąd. Tam baterie wyłączyli dzisiaj. Właściwie to ja tak, ja teraz nie spałam, nie? Ale tak leży i tak. Na pewno muszę coś zrobić. Mówię, leż Wiśniewska, leż. Ludzie przychodzą z pracy i leżą. No. Także, słuchajcie. O, Chemical Brothers. Glass. Czyli szkło. Coś pamiętam. No to wygląda. Uwaga. Zobaczymy, co będzie dalej. Również tudzież hand. Na pewno hand. Soap. Soap. Wygląda jak hand soap. Są dwa hand soapy. O. Hand soap. Czyli wiemy, że do łapków. O. To wygląda wiadomo, że od razu, nie? Kibelation. Toiletation. WC. No dobrze. O, patrzcie, po prostu. A my się cieszymy to jak tak, ten. Tak, zostawi się na 20 minut i się ściąga. To może być na jakieś tłuste czy coś też. A my się cieszymy, wiesz. Ale patki jak ten, no właśnie. Jak ja o. To lubię, sanitair, cokolwiek o, to jest. O, kochana. Der Toilettenhygiene. No bo to jest Szwecja, to oni mają taki trudny język. No. Pro bezwaszing winkel. Nie wiem, co to jest, ale dlatego pachnie wszystko. Dlatego chemikalium. O, proszę pani. Wygląda jak aacze. Może być aacze. Czyli to jest chemia. Chemia pięknie. Zagraniczna chemia jest lepsza niż nasza chemia. Ja tam zagraniczną chemię wielbię. I normalnie zagraniczna chemia jest zagraniczną chemią. Mamy torbę zagranicznej chemii. I dwie zbędne reklamówki na ten moment. I to jest cała torba, słuchajcie.
To będzie, jak to się mówi, wróżka, kłębuszka. Proszę ostrożnie z torbą. A czy ja przede wszystkim dziękuję za torbę, bo ja miałam wielką torbę i malutką torbę, a nie miałam średniej torby. O. Ja teraz mam średnią torbę, mam, posiadam. Tu jest, a, ale jest zaszyta. Bardzo słusznie. Mam średnią torbę, mam, posiadam. Poczekaj sekundkę. Jesteśmy w dalszej części naszego programu. Robimy przerwę, nam się guziczki mylą. Mylo. To jest wszystko osobno. O, proszę pani. Ojoj. Tu jest paczka zagraniczna. Dla wróżki. Proszę. To jest w ogóle jakoś flying target. Wróżka. Wszystko wróżka. Dobra, to jest. A tu jest choinka. Wróżka. O-o. O-o, ale chory. Poczekaj. No ale jest piórunie. Dobra, zostawiam wróżka. To na razie. O. Torebusie się zawsze przydają, słuchajcie. Tak. Mniejsze, większe. To jest w ogóle. Dobra. Bezapelacyjnie. Otwieraj, no, pani wróżko. O, proszę państwa. Będzie drinken. Będzie drinken, no. Pod choinken będzie drinken. Nie wiem, co to będzie. O. Piękne wino mamy. Butelka winna, nie? No, ty też nie winna. Czerwone, hiszpańskie. Rojo, widzę, napisa. Tu możesz sobie postawić w tle. Będziesz miała wróżka z winkiem. Ta, otworzysz. Winna wróżka będzie. Winna wróżka, też otworzysz szafkę. Ale mi chodziło tylko o tło. Winna wróżka. Apple. Mogę tak po mieście. U mnie w łasku. I ci co? Przyszłam po marchewkę. Idę do żabki na ryneczek. Przepraszam. Ktoś pani jabłko ugryzł. Ciekawe, co ona tam ma, jabłko? Boże. OMG. Tysiące. Tysiące długopisów. OMG. Czy wy wiecie, co to będzie? Dobrze, dzisiaj jest znów. Tak, to jeszcze będzie musiała się oderwać pani wróżka od tych długopisów. Ona tacy sobie wysunę akurat, nie? O. No to co? Ale zachowam. Lepsze niż Zara. Wracam. Wiśnia, opanuj cynizm. To jest chyba dostępne. Picie. No, czyli rozumiem, że będzie juicy. Na dwie nóżki. To jest tylko juicy. Juicy? 14% juicy. No to mamy wesołych świąt. Ale kochani, zobaczy wróżkę. Będziemy się razem alkoholizować. O, czekaj, tu coś, co tu pisać? Harry Portier. Harry Portier? Ale jest długopis Harry Portierowy. Ale co tam pisze? Na a, dla ciebie, to co się, ale tak się wznieca. Ale wznieca się, nie, ja sama się tam. Będziesz otwierała. Harry Portier, gdzie tu piszesz dla mnie? No, czyta, znaczy. Oha, dla pani Dorot, OMG. O, matko. Nie przewidziało mi. Nie no. Jejku, jaki Harry Portier normalnie. Takich intensywnych jeszcze kochana. Nie widziałam. Ale też tak ładnie grają? Też. Znam ten głos. No. No proszę. Intensywne. To, widziałaś? I w jakim ładnym papierze? Z okyma. Złe oko. Ja nie wierzę. Kilo lizaty. O. Powiedziałabym, będzie lizana. No, poczekaj, będzie... Halloween. Będzie, wiesz, tricks and tricks. Tak, tricks and tricks. Oby nie potoczone. Uwaga. Ej, słuchajcie, no ładnie. Aaaa! Ale to jest ten z tego filmu, nie? Z filmu. No, ale on jest cudny. Ojejku, ty normalnie jesteś teraz konkurencją dla Romana z tyłu. Zenka, Romana, Stefana. Tam już wszystkich już straciłam. Ale boski. O, no,
ty wiesz, nie? Ale ty jesteś piękny. Jaki nosek. Mogę pociubać? My się czujemy dzisiaj jak w ten, jak w święta. No przecież. O, proszę. Orange. O, pasuje do włosów. O. Ja się boję, że mnie dostała kiedyś jakiegoś... Szczura? A nie, butelka na wodę, która jak jest pełna, to jest pełna, jak jest pusta, to jest pusta. To jest taka turystyczna, fajna. Bardzo fajna. 5 litrów? O! Nie. Patrz, wczoraj żeśmy zbierali wodę ze źródła, by się tylko w to wlewała. Szklana musiała być. Nie wiem, się wygłupią. Ale tutaj jest zgięte. Fajne, fajne, bardzo. O, pomarańczowe. Uż. Ja przepraszam, ja zawsze excited. O, magnes. O, Lublin. Serduszkiem. O! Czekajcie. No. Kinder Dick. I China! Widziałaś? Tam cię jeszcze nie było. Mam chyba jedynie z Japonii. Ale że ty tam. A ja? Ja nie. Ale widzowie. Ale magnesów. Ja już nie wiem, co się ubrać. To możesz wziąć tu na szyję. Masz muszkę na szyję. O, proszę bardzo. Duś mnie. Ja to nie mogę. Duś. No wiem. O, gwiazdeczka. Tak wszystko w ładnej tonacji jednej. Bardzo. I co? O, Amsterdam, o, tęczowe, o, rowery i wiatraki, spoko. Czekaj sobie tutaj. No, śliczne, super. Bardzo ładne. Ja na razie mam magnesy w pudłach, bo czekają na lodówkę. A czy w ogóle nie czekają na lodówkę, czekają na planszę magnesową. Czekajcie, tylko sześciokę. I mam przepiękne w chińskim stylu rysunek. Nie wiem, czy nie zapalić tam tego światła. Czekaj. Jeszcze. Mi tutaj nie chce. O, mamko. Jest śliczny. Piękny. Mam magnesów. O, jaka ładna pani kocha. Oj, będę musiała chyba pół kuchni wymalować ścianę magnetyczną. No chyba wiem, którą ścianę nawet. Ale nie przesadzajmy. A ja wiem gdzie. Wiem gdzie. Tam, wszystko, gdzie Bławat nie będzie przychodził. Tam, gdzie Bławat stanie na prosty. Co? I nie sięgnie. To jest chyba do przyklejania jakieś. To tak wygląda, do przyklejania. Takie, super, jasne. Zaraz potem to schowam. O, mamy bling bling. Louis Vuitton. Jak to było? Wallet ładny. Change. Bardzo ładny. O, są pieniądze nawet. To było $1,000,000. Ale mi się podoba, że to jest brokat, będzie przyciągał. To jest lustro. Bling, bling. No, ale ładnie, piękne. Zobacz. O, ha. No. Chustkan. Magic tape. Jezu, ja z wrażenia nie patrzę tu na rzeczy, tylko na to wszystko. Magic tape do czego? Invisible. I coś się pisze. Coś możemy tam, wiesz. No i okay. bling. Mamy czarne i białe. Brawo. Nie zobacz, ile w tej małej kosmetyczce było. Od czarta. Ona była rozciągająca. Teraz Hermiony to była. Wszystko poukładam. Na razie tak. Idziemy dalej. Dobrze, że my dzisiaj nie mamy klientów, tylko jutro. Dla pani Doroty. O, Angie. Dla Wróżki. Dla pani Wróżki, to ja się. Troszkę mu się pogniotło. Wiecie, co jest fajne w tym wszystkim, że ktoś zapakowywał. Ja ci dawałam. No mama, tam. Nie wiem, czy wyciąć. A, nie no. A. This time. Co to może być? Lekko wgniecione pudełko teksturowe.
po prostu karteczka. No, ale zaczekaj, ładna, o, czekaj. Jest jednorożna. I tak wygląda ta karteczka. I teraz jako to stary jest scrapbookingowiec na piance dystansowej trzy warstwy. Widać kwiateczki, shaker i wielowarstwowego, również zdystansowanego jednorożca. Wow. No. Zdystansowano, jest. Kolekcji papierów wam nie powiem, bo nie spotkałam się z nimi. Pewnie jakiś vintage. Vintage, vintage. Rzadka jestem, ale lubię skrampu. Ona się nie otwiera, czy to jest kartka, kartka? Kartka, kartka. Otwiera się. Jest w pięknym pudełeczku, które jak już wyprostuję. Ale zobacz wszystko. Bardzo ładne. O matko, co tu się dzieje w tej torbie? No, gdzieś. No. My po prostu dzisiaj mamy, jakby to powiedzieć, o Jezu, gwiazdkę w grudniu. Grudzień w listopadzie. Grudzień w tego. Ale ty jak pachnie. Zanurzyłam, słuchaj. To jeszcze jak kupić ekspres, proszę pani. Ojej. Ja mam 150-letni młynek do kawy. Ja rozumiem. Tylko nie wiem, tego będzie obsługiwał. To jest 3 sekundy pokręcenia. Tak. 150-letnim pokręcić. Wiesz, jak to jest trudno pokręcić? Wiem, 150. Wiem. O Jezu. Cała skrzynka. O, cała skrzynia złota. Do dolarów. Dolarów. Mamy mnóstwo. Normalnie, money. To już chyba na bogactwo. Dolary, jedzeniaki, pudełeczko. Jeszcze jedno zostały dolary na miejscu z boku. Proszę pani. O. I takie będę układała. A jaka piękna skrzynka w ogóle. Skrzynka cudowna. No, skrzynka cudowna. Podobnego to, kiedyś coś gdzieś. To. Aha, księgę masz z księgę. Takiego podobnego. No, ale pasowne. No, komplecik będziesz miał. Komplecik mam. No. No i tu się zmieszczą te butelki, co tam się nie zmieściły. Oh my god. Holland. Kolejna torba z wiatrakami. Znaczy... W tej mała... ja będę chodziła na pocztę. Moja mała Don Quixoteria. Glitter, glitter. Jak ja już widzę glitter, to już mi dobrze. Glitter mam. Dzieci, taki słaby operator jestem, bo nie wiem, gdzie mam ciągnąć. Kamyszek. Aha. Aha. Gdzieś on musi mieć jakieś wieszadełko. Ja to rozgryzę, prawda? Te napki to takie. Napki. O! Jakie piękne. O! Nie? Jakie piękne. Cudne, nie? No, mega. Piękne po prostu. Z piórkami prawdziwymi do twoich długich włosów. No. Jak nawet się piórka zniszczą, ale to ładnie. Ale pięknie. Takie dużo ładne. Piękne. A nie. Dobra, wiecie co? Niech chyba jednak tu. Na skarpetce. Tylko to mnie zaintrygowało. To się wyrzuci. A może to jest jakieś dzyndzadełko, ozdobiełko na ołtarz? Żeby leżało? No. Aha, to jest... Ale sprytne. To jest poduszeczka, żeby sobie pewnie położyć. Cuda. Bo niektórzy bransoletki zakładają tak na wystawach. Takie tam. Pudełko mi się też podoba. Chciałam no. powiedzieć. Lubię pudełka. Glittery też lubię. Ktoś tu się postarał i to no, bardzo. Aha, to jest po prostu to. Jednorożec. Nie, bo ja teraz przeczytałam, czy to dla mnie już się po prostu, bo do nie, no dobrze. Tak... Jak dla ciebie to jest... Przede wszystkim tak, torba była z a twoim adresem, także no, atencją, intencją. Tak, przeżył. Chyba. Ładne. A!
takie, o. Pojdełko. Wszyscy w szkole teraz. Teraz pani Wiśniewska będzie zadawać szyku. Bling, bling. Wow, jaki glitter. Bling, bling. Mhm. Louis Vita. Louis Vita. Unicorn. Wow. Nie, no ładne, nie? No świetne. Piękna. Jak rozłożone ciepłe wody. Będziesz napojoną wróżką. Mhm. O, uwaga. Jesteś okropny operator jestem. No, zaspany. Zaspany, ale o. Ja sama zapatrzę najpierw zamiast aparat patrzeć. No, dzisiaj na baterię trochę wyłączyło, chciałam powiedzieć. Kot, zacznę kota. Kot jest też ciekawy. A ja też mam Harry Portiera. No ej, no jasne. Nie wiem co to jest. Liquid pen pen. Pen. Jak liquid pen pen. Nie wiem, ale jest Harry Potter. To jest normalnie, to jest ten. To jest ten długopis znikający. Może to być z Harry Pottera. Słuchajcie. Jakie piękne. Tatu. I to jeszcze właśnie można... Do rysowania i znikania? Zobaczcie, Ecolite. Wiecie, ile to kosztuje w Polsce? Jeden marker? Zamilkłam. OMB. Możliwe. Ładne zakreślacze świata. Tak, Stabilo. Wiecie, ile kosztuje Stabilo? Ja mam nadzieję, że u was w Szwecji to są jakieś duże promocje tychże. Bo... Wow. Zasłoń w gadle. No Szwecja, Holandia. Chyba nawet. Szwecja, Holandia? Holandia. Holandia? Holandia. Nie, mam gdzieś, mam. Uwaga. Chciałam zauważyć tudzież również, że papier jest unikornowy. No. No, tak zrobimy. Niech chociaż na koniec okaże mu się dobrym operatorem. Nie ma lekko. Nie, pięknie wygląda. Wieczór z wróżką. Moje. Nie dam. Nikomu nie dam. O. O, za nią ją. Ale pasuje też do koloru. Wszystko jest normalnie. Jakoś kolorystycznie. Wy tam macie same pomarańczowe rzeczy. No Holandia tak, pomarańczową, faktycznie. Janikarny. Aż kot się obudził. No tak, Holandia to pomarańczowy kolor. Ojeju. Piękny, nie? Paper blanks. Wow. Ale taki nie retro, nie coś. Taki fest. Wow, takie to jeszcze nie widziałam. Taki normalnie Wenecja, ale zobacz jakie tam są symbole u góry. No, są. Takie o. Merkabiczne. No, jeszcze kotek tu jest. Kotek jest najbardziej. No, ej, nie uć. Kot musi. Śliczny. W linie. No. Piękny. Taki duży i tęcza. Blink, blink. A to jest, to będzie tak jak było
Wyrwi mu rozęby krat, czyli są jakieś takie hymny. Dalina. No. O! Wejdę i wracam. To jest mój hymn po prostu. W ogóle notesik w notesiku jednorożec. Ja nie mogę. Będzie moje. To będzie twoja księga nie cieni. To będzie moja księga tęczy. Będę tam wszystkie swoje ekscesy i dewiacje wpisywać. Jest tęczowa. OMG. To się nie nazywa hymn, to taki manifest. To będzie mój manifest. Będę szła i manifestowała cydr i tęcza. Ja za nie mówiłam, przepraszam. Ale nie, zło, nie. Widziałaś kiedyś coś takiego? Nie, taki ten to nie. I jeszcze mam. Ale jak ci pasuje do tego gostka, co tu leży obok ciebie? Tak, no bo to jest Franek, a to jest Frania, no. Rodzeństwo się odnalazło. I jeszcze mam to jedno. Tylko nie wiedziałam, czy już pakować, czy nie pakować. Aż. Tam pisze wróżka, święta. Czyli masz dzisiaj grudzień. Tak samo miałbyś mogła zostawić coś na grudzień, ale już za późno. Co? Chyba ktoś tu ma kapciuchy. Umrę zaraz ze śmiechu. No, ja też. OMG. Uwaga. No, tak to mniej więcej, kochani, wygląda. A kotek, uciekaj. O. W torbę. Na sam koniec. Kot w torbie. Kot w torbie, proszę bardzo. Jakby się ktoś... I wszyscy zadowoleni. I zasmażka. I zasmażka. O, jest taka nasza zasmażka. Mhm. Ci kot ma głowa, tu. Ja szukam tu nóżki. To główka. Nie do torby, już się do torby. Patrz. No chcę do zagranicy. Ale ty, cię wyślę do pani Marii i zobaczymy, czy będzie tak wesoło. No to nara. Cześć. Pa. Jak wy teraz możecie, moi kochani, pocałować mi się w dupę, tak? Nic, zobacz. Nie, w ogóle. Żyjesz? O, bardzo ci dobrze. Proszę bardzo. No, w ogóle jest zdziwiona. Coś dzieje. Przepraszam, już cię zamykam. Normalnie masz teraz, o. Kącik dla siebie. Koci ryjek. Cudownie. No co? No widzisz znajomych. Co? Co? No jest jednak pani. Wąchaj. Dobra, i tym optymistycznym akcentem, aczkolwiek bardzo dużym akcentem. Nie, musimy się zebrać, bo mam pół godziny do nowy, więc zbieram. Ty już śpisz? Ja nie powiem, po kim ona to ma. Ale nie powiem. Ale ja szybko też zasypiam. Ja w torbach nie siedzę. Ale jak się roz... No. No ona już jest gwiazda, zarobiła na kalendarzu i koniec. Zarobiła na kalendarzu i teraz gwiazdorz. Dobra, ja sprzątam, kocham.